Dzień dobry panie i panowie. W niezmiennym składzie Marcin Wrzosek, Łukasz Zaborowski, a z nami nasz specjalny gość. Osoba, którą część ludzi w świecie MMA kocha, większość nienawidzi, Paweł Kowalik. Witam serdecznie, pozdrawiam tą większość. I na początku nasz target to widzowie 15-letni mniej więcej, więc chciałbym, żebyś może powiedział im po prostu, czym się zajmujesz w tym świecie, w tym naszym pięknym świecie MMA. Udaję, że pracuję i okradam zawodników, tak w skrócie. Nie, no tak ogólnie to są, no, jestem menedżerem MMA, prowadzę zawodników, kariery, ich negocjuję umowy, stawki, walki, pojedynki, daty, rywali. Sam też mam swoją organizację RWC, sam też przez lata byłem matchmakerem, więc zestawiałem, że tak powiem, dla organizacji pojedynki, kto z kim, kontraktowałem ich dla organizacji, tak więc no, już od 10 lat trochę tam, że tak powiem, sobie działam. Jesteś w sumie pierwszą osobą w polskim MMA, która zajęła się menedżerką. Tak naprawdę, no, nie? Tak, chyba na poważnie tak... to chyba tak, bo przecież tam był Kimura w Krakowie. Ja się zawsze śmieję, że tylko ty wtedy znałeś angielski. Mogło tak być. Powinieneś odpowiedzieć yes. Nawet Vegas byli w szoku, jak pierwszy raz przyjechałem, że jest Polak, co zna angielski i na tym do dzisiaj lecę, na tym patrzecie. I wszystkim w Vegas mówię, nikt inny nie zna, tylko ze mną gadajcie. Nie piszcie do nich, oni nie odczytają, nie? A powiedz, znasz się może, jakie były właśnie twoje początki w menadżerce? Jacy byli twoi pierwsi zawodnicy? Znaczy wiesz co, to takie początki to było gdzieś miksowanie tego z dziennikarstwem, bo robiłem jeszcze dużo wywiadów dla MMA Rocks w tamtym czasie. Podobno bardzo dużo meczów koszykówki. To jeszcze na wcześniejszym etapie życia bardzo dużo tego faktycznie było. Bardzo dużo w ogóle rzeczy robiłem w koszykówce, od każdej strony poznałem. Ale wiesz co, tak pierwszym takim gościem, któremu pomagałem, to był Paul Reed, właśnie jakieś tam ciuchy Pitbulla na walkę czy coś i jakaś tam walka w Anglii na gali, która się nie odbyła. Tak więc takie początki dość niemrawe, no a później to się zaczęło tak naprawdę wszystko od współpracy z Karoliną Kowalkiewicz przy KSW i gdzieś tak... Do tego przejdziemy. Domyślam się. W tym gronie musimy do tego przejść. Ale... no i wiesz, no i gdzieś tam kolejni ludzie się sami zgłaszali tak naprawdę. Agnieszka Niedźwiedź, Oskar Piechota, Salim Tuari i tak to wiesz, gdzieś było budowane i... Nawet sam się nie orientuję, kiedy to się stała taka, wiesz, poważna duża grupa, nie? W ogóle też byłeś matchmakerem wielu organizacji, nie? Kiedyś jeszcze... To też nie... Fighters Arena, liczyłem, że będziemy się zagadać o Fighters Arena, dlatego tu przyszedłem. Że ta organizacja nas wszystkich, naszą trójkę łączy, no? Tak jest. Mówię, Fighters Arena to złote czasy polskiego MMA, nie? Ja uważam, że to najbardziej niedoceniana organizacja w historii polskiego MMA, no. Tak, no złego słowa nie mogę powiedzieć o tej organizacji. Świętej pamięci niestety już jej nie ma wśród nas, ale miłe wspomnienia pozostały. No każdy, kto się otarł, ma miłe wspomnienia chyba, no. Od DJ-a Lindermana po wiesz, po tutaj ludzi lokalnie, nie? No ale DJ Linderman myślał, że będzie DJ-em na tej kali. Niewiele brakło, na after, żeby był. Ale... Stracił ten pas przecież, no. No oczywiście, tak, na afterze stracił. No, to ja go taka... przejąłem za dwie puli drugi żytnie, jeszcze, no. Później to... ja go chyba straciłem w walce z Michałem Wodarkiem. I to no, chyba tam, że znalazłeś chyba zdjęcie Maciejewskiego, czasem nie znalazłeś, nie miałeś zdjęcia w kieszeni po tym afterze? Jak były te walki? Tak. walki. Znaczy, nie wiem, jak się to skończyło, czy mistrzem był ostatecznie Adam Maciejewski, czy Michał Wodarek, no ale, właśnie, to już była taka walka finałowa, ja byłem przewodnim mistrzem tylko. Odebrałem od Lindermana pas po prostu. Tak wyglądała polska menedżerka. Tak wyglądała polska menedżerka, polskie MMA i polski matchmaking. Który to był mniej więcej rok? Mógłbyś 10 lat temu? No, tak prawie 10 lat temu, 8-9 lat temu się wtedy związałem z Fajdę z Areną. Niektórych naszych widzów jeszcze wśród nas nie było. Połowy. Naszych widzów. Nawet nie byli jeszcze, nawet w Jonderkach jeszcze nie byli. Większości twoich fanów. Dokładnie. A szczególnie moich hejterów. A, to tak. Okej. Okay. Ale porozmawiamy o miłych tematach. Powiedz mi, z kim współpracujesz do teraz, bo tak jak mówisz właśnie, no bo inaczej to pytanie, bo chciałem nawiązać do Agnieszki Niedźwiedź, której bardzo brakuje w polskiej scenie. Czy masz dalej z nią kontakt, w sensie, że ona będzie, bo ona, no wiadomo, rodzinę założyła, ona ma wrócić? Znaczy mam z nią kontakt, mówiła, że może w tym roku wróci jeszcze, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała, tam jeszze wiek jest cały czas, wiesz. No właśnie o to chodzi. Po jej stronie jest, tak naprawdę. No, ale rekord 9-1, tak? Tak, ale 10-1, no. Albo 11-1 nawet, 11-1, wiesz, miała jedną porażkę taką dość bliską z Jennifer Mayą, która do dzisiaj jest w ścisłej czołówce tej kategorii, tak więc... No moim zdaniem to jest zdecydowanie z największych talentów, zresztą ty też znasz dobrze z sali Agnieszkę i wiesz, że to jest jeden z największych talentów, jakie w ogóle mieliśmy moim zdaniem w Polsce. No ale postawiła na rodzinę, z tego co wiem jest bardzo szczęśliwa. Ale chyba już starczy tej rodzinności, to powinna dać nam trochę emocji teraz. Tak, że tak powiem, pamiętajmy o tym, że rodzina to podstawowa komórka w społeczeństwie, więc nie bądźmy tacy anty. Ktoś musi mieć rodzinę, żebyśmy ktoś mogli się bawić. Ktoś musi płacić podatki, żebyśmy mogli przychodzić na takie znakomite gale, jak jesteśmy dzisiaj. Przypomnijmy, jesteśmy na gali EFM Show. EFM Show jest z podatków robione?
Tak, tak. Tak, dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju. Ale już rozmawiamy o twoich zawodnikach i porozmawialiśmy o Agnieszce Niedźwiedź i uroniliśmy łezkę w ten skocie za nią. Chciałbym cię zapytać o kolejnego zawodnika, którego nazwisko przywołałeś, Salim Tuhari. Wiadomo, że jego sytuacja, można powiedzieć, trochę się skomplikowała z powodów prawnych. Został pomówiony w jakiejś tam sprawie. Jak jego sytuacja wygląda no teraz? Ty może mógłbyś nam coś więcej powiedzieć. Kiedy możemy spodziewać się Salima na wolności i kiedy możemy spodziewać się Salima w klatce? No, jeżeli tylko będzie Salim na wolności, to myślę, że bardzo szybko wróci do klatki, bo stara się tam nie zaniedbywać i na tyle, na ile może utrzymywać jakąś tam dobrą formę, wagę i tak dalej. Natomiast no, sytuacja jest ciężka. Był taki moment, który nam się wydawał przełomowy, bo zaczęły o tym trochę więcej pisać media. Świadek, z którego zeznań on jest oskarżony, został gdzie indziej w innej sprawie skazany za składanie fałszywych zeznań. Więc już myślimy, trochę to podważa jego wiarygodność. Tak? Wiarygodność. Myślę, że filmik, na którym z maczetą atakuje ludzi w restauracji, też podważa jego wiarygodność. Może chciał im steka pokroić. Może chciał, natomiast bardziej kroił ludzi, tych ludzi chciał pokroić stekowi, chyba mi się pomyliły, po prostu wiem. I no niestety, wiesz, wydawało się, że to idzie w dobrą stronę, ale sąd niestety przyłożył kolejne 3 miesiące i teraz też w tych czasach pandemicznych to tak trochę jest wolna amerykanka i trochę bez trybu. A więc no niestety... No czekamy, nie pozostało nic innego, walczymy, czekamy, ale z racji tego, że to są tam zarzuty są sformułowane dość poważne, mimo że właśnie wyssane z palca to jednak dość poważne i w związku z tym jeszcze obawiam się, że to może trochę potrwać, chociaż no liczymy, że jak najszybciej. Trzymamy kciuki, żeby jak najkrócej to potrwało. Powiedz mi, ogólnie mamy na pewno to zauważyłeś, bo ty się troszkę wycofałeś, bo był taki moment, że byłeś jakby na takich pierwszych skrzypcach grałeś w menadżerce i wycofałeś się i teraz ja tak dam moją myśl, że się wycofałeś trochę z tego powodu, że jest taki wysyp tych menadżerów dużo, każdy przekrzykuje siebie, ile to on nie ma zawodników, czegokolwiek i troszkę, nie że w cieniu, bo robisz robotę i tak masz dużo, tak naprawdę tych chyba najmocniejszych zawodników, czy w UFC to jednak prowadzisz, a czy jakby odsunąłeś się, żeby po prostu już nie przekrzykiwać się z nimi i robić po prostu robotę, czy to cię zmęczyło, jakby bycie na tym świeczniku, że tak powiem, że kto cokolwiek coś źle zrobi, to już nagle jest do ciebie jakby przybrała taka łatka, bo jesteś na świeczniku, więc do ciebie jesteś ty atakowany. Więc jakby odsunąłeś się trochę z tego powodu, że takie zamieszanie się stało, czy jest jakieś... Znaczy coś tam trochę jest, bo tak wiesz, no mnie ogólnie bardzo mocno zmęczyło MMA jako MMA i całe środowisko i branża i ogólnie to wszystko i taki to był rok dla mnie ciężki, w którym się zastanawiałem w ogóle nad sensem tego wszystkiego dalej, więc to też miało to. Natomiast no to jest jeszcze coś takiego, że wiesz, z jednej strony trochę jakby stworzyłem ten zawód, wielu osobom pomogłem wejść w ten zawód, a tak czuję, że jakbym... Było takie uczucie, że cały czas coś musisz udowadniać, cały czas się z czegoś tłumaczyć, wstajesz od rana, trzeba się tłumaczyć, idziesz spać, musisz się tłumaczyć, to zaczyna być mocno męczące. Też nie ukrywam, wziąłem sobie za dużo na głowę, myślałem, że jestem... niezniszczalny robocik, będę pracował cały czas 20 godzin dziennie, a tu wiesz, też trzeba było wrzucić na luz. Ale no też tacy menedżerowie, którzy najmniej powinni mieć do powiedzenia, się okazało, że mają najwięcej do powiedzenia i trochę wywołali jeszcze starego lwa z jaskini, żeby wrócił i poryczał, tak więc jeszcze trochę posyczać. No, dokładnie, że tak powiem, wyciągnęli żmiję z hibernacji. A były spore przytosowania w twojej, tak jak to się zwykło mówić, stajni zawodniczej. Oczywiście nie porównujemy zawodników do koni, ani do zwierząt domowych, ale były spore przytosowania kilku zawodników, z którymi można by powiedzieć, byłeś bardzo kojarzony, już nie jesteś z nimi kojarzony. Mógłbyś tak uściślić mniej więcej, z kim teraz współpracujesz, kto jest twoim zawodnikiem, czyimi sprawami się zajmujesz aktualnie? No, mam nadzieję, że nikogo nie pominął. No, Marcin Tybura. Gdybyś pominął, to byłbyś sobie menedżerem. Jak miałem ponad 40, to się zdarzało. Tak szybko, no Marcin Tybura, Michał Andryszak, waga ciężka, waga półciężka, Marcin Wójcik, Michał Oleksiejczuk. Waga średnia, Oskar Piechota, Bartek Leśko. Waga półśrednia, Daniel Skibiński, Igor Michaliszyn, Adam Niedźwiedź. W wadze lekkiej teraz troszkę przetrzebiło. W wadze piórkowej jest Kacper Formela, Dominik Gierowski, no i waga Kubucia, Damian Stasiak, Sebastian Przybysz. Czyli to znacznie węższa grono, ale jednak taka została ścisła czołówka. Wawrzyniec Bartnik też od nas częstochowych, zawodnik, który jest obecnie kontuzjowany. Kogo najbardziej z nich lubisz? Już a nie kogo mam. Najmniej lubisz? Już nie mam, tak? Już przestałem się bawić w jakieś... Czy od tego nie lubisz? Nie, lubię wszystkich. Tego, kto najwięcej zarabia. Nie, lubię wszystkich i ze wszystkimi się, wiesz, staram utrzymać dobry kontakt. Teraz jest to możliwe, jak tych ludzi zostało, wiesz, tam około 20. Niespełna, to jest to możliwe, natomiast... inaczej się patrzy na MMA po tylu latach, nie? Tak, po tylu latach się inaczej na to patrzysz, wiesz, nie masz takiej potrzeby, wiesz, takiego pędu, nie? Jako, że nasz program jest...
programem ponad wszystkim i nie mamy tutaj cenzury. Z którymi zawodników, z którymi współpracowałeś, pozostał ci taki gorzki smak w ustach i powiedziałbyś, z tym człowiekiem w życiu więcej bym już nie chciał współpracować i źle go wspominam. Z Łukaszem. Nie, on był twoim zawodnikiem? Nie wiem. Nie wiem, ale jak ktoś miał zostawić największy smak, to nie smak to Łukasz. Ja też wyrosłem z takich jakichś niesmaków, chowania urazy i tak dalej. I mój konflikt z Mirkiem Okniskim był długi i dwuletni, teraz jeździmy razem na gale, nie ma z tym problemu, już się tam dogadujemy i po prostu jak się z kimś gdzieś nie zgadzam w coś, to w ogóle nie drę o to kotów, oczywiście, tylko sobie idę w swoją stronę i nie chcę tak. No niestety Łukasz, nie do ci jeszcze dojść do słowa, ale jak już rozmawiamy o darciu kotów, twoja ostatnia afera czy konflikt z panem Babirowskim. Jak ta sprawa wygląda na tą chwilę? Czy ten konflikt jest już zażegnany, czy to jest nadal zaogniony konflikt? Znaczy tak, no konflikt jest zażegnany. Daniel Skibiński bije się tutaj na European Fight Masters. My mamy wolną rękę, dostaliśmy też co do tego papiery, że jest zwolnienie z kontraktu i... Ale był moment, że tam on wstawił w ogóle jakiś... Ja nie zdążyłem tego poczytać. Tak, że Tomek chciał mnie pozwać za zniesławienie. No nigdy to się nie wydarzyło. Spotykałem się z jego wspólnikiem Przemysławem Krokiem. W ogóle zupełnie inny tor. Cała sprawa nabrała. Okazało się, że można się dogadać, podać sobie ręce tak czysto biznesowo. Podjąłeś właściwy krok. Podjąłem właściwie krok. Tak, nie, dobrze. Nie, ogólnie on jest tym błyskotliwym. Tak, on się śmieje do końca wywiadu z tego. Taki dumny. Zaczął opowiadał taksówkarzowi po drodze. Ostatni raz taki dumny to byłeś chyba w nagle po Gali w Łomży. Zło bez do Vegas. Cię przetrwałem. Zresztą ten prawie czeszę tam właśnie Mirek, wtedy cię prawie oszukał wycenę. Czyli prawie Mirek. Prawie Mirek, wszystko tam było prawie, nie? Prawie walka, wszyscy dostali wypłaty. Ale to było super, w ogóle możemy tą historię przytoczyć, bo to była gala, która przyjechaliśmy na galę i była lista zawodników na ważeniu. I to nie była lista zawodników jakby, że masz podać swoją wagę, cokolwiek, tylko było tak, że było łączenie w pary, kto kogo pasuje. Ile ważysz? Jaki masz rekord? Ty ile ważysz? O, to ty się bijesz z nim. Już kontynuuję. Zapraszamy. Tak, szukam walki. Ty masz tam trochę na Insta. Matej, oddaj Rolexa mi. Co ci oddać? Rolexa. Jak Marcin na zęby. Będą walne. Nie, ale to była taka... To jest, nie, ale generalnie wy naciekali tak. W łapcie? Nie. My jechaliśmy z tym. Powiem taką właśnie historię zakulisową, będzie bardzo zabawny. Mój pierwotny przeciwnik, z którym miałem się bić, zostałem wzięty z organizatorem na bok i próbował go nakłonić. Powiedział, dam ci 500 zł więcej. A on powiedział, nie, zdrowie ważniejsze, ja z nim się nie będę bił, on za dobry. A ja mówię, no chodź, będziemy bić luźno, z nim pokazałem walkę jakąś taką fajną. Nie, zdrowie ważniejsze niż 500 zł. A to ten Białorusin, co przyjechał na Białorusin? Białorusin, tak. Bo generalnie wpadamy tam na halę z Marcinem Lasotą. No i ani ty, ani Marcin Lasota, ani Kamil Łapkowski nie mieli rywala w ogóle w momencie ważenia, nie? Tak. A to były trzy razy, gdy była oparta gala w ogóle. Ta sytuacja się odbyła po ważeniu. Nagle wchodzi 8 Białorusinów i Mirek mówi, wszyscy się bijecie. A Mirek mówi, wybierz sobie. Bohaterowi ostatniej akcji. Nie każdy bohater nosi peryny. Lasota się bił z kierowcą ostatecznie, bo był najmniejszy. A najgorzej trafił wrzosek, nie? Bo trafił na najbardziej niebezpiecznego gościa. Którego nie dało się znaleźć, bo jego nazwisko po prostu nie dało się go wymówić w ogóle. On do dzisiaj sam nie wie, jak ma nazwisko. Przecież Mirek wymyślił to nazwisko. Mówi, że grappler. Ja on mnie poprosił, żebym łapy zatejpował. No i już jak mu tejpowałem te łapy, mówię, kurwa, no takie to ma na przykład Binkowski, nie? Że takie, wiesz, twarde, zbite, grube. To dlatego, co no tak się... Co włożyłeś w te rękawice? Nie, on tam już ma coś pod skórą włożone, chyba mu Mirek coś tam włożył, może zaległą kopertę jakąś. Ale może to jest, walka skończyła się tym, że Marcin wygrał tą walkę, ale tak. Leżał na deskach, jak wbiegłem do klatki, że on wygrał tą walkę, nie pamiętam, gdzie jest. Tu pod balachą. A Mirek biega wokół klatki, że tak powiem, prawie was nabrałem i szczerze nim w bokie. Że tak powiem, przywrócił mnie do ustawień fabrycznych, no. Tak wyglądało to MMA, nie? Tak wyglądało to MMA i w takich czasach się rzeźbiło od początku, no. I wtedy było wesoło. Wtedy było wesoło. Wtedy to nie było tak, teraz to Mirek robi wesołe, a wtedy MMA w ogóle było wesołe. No gdzie nie pojechaliśmy, było wesołe. Mirek z tego nie wyrósł. Teraz nie było afterparty, ale wtedy afterparty było w jakiejś mordowni, w jakiejś piwnicy w ogóle z tego jakimś klubie w Łomży. Z tym drugim Mirkiem, co to organizował. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy też drugiego Mirka, obu Mirków. Ale tym normalniejszym Mirkiem. Najciekawsza historia jest taka, że mówiliśmy, krzyczeliśmy, że zło bez do Vegas.
dla jaj sobie to chrzczyliśmy, a faktycznie Marcin trafił, Marcin trafił do Vegas z Łotus. Tak, byłem na gali Marcina w Vegas też. Tak, 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 tak. Ja nie dostałem wizy. Nie dziwię się, dziwię się, że później dostałeś. No takie było, no to była fajna historia, że tak powiem, pamiętam, że dałem twojej żonie konia wtedy, maskotkę. Tak. Maskotkę, maskotkę. Dobrze, to przyszłej maskotkę, żonie. Ten koń w Vegas leza rozwodowo. Koń nadal jest w waszym domostwie. W honorowym miejscu. Honorowy tak, koń. Ten koń w stajni. Ten koń jest w stajni. A powiedz mi, kurwa, Macie. Dobrze, dobrze, powiedz mi tak. Kobiece ma, które też jakby, no tak naprawdę zaczynałeś też w tym kraju. No. Powiedz mi, zrezygnowałeś trochę jakby z tego, bo zrobienia obozów, z różnego typu rodzaju akcji, bo dużo jakby spędziłeś tam czasu, odechciało cię pracować z kobietami. Wiem, że to jest tak, bardzo to jest, trudne. To jest, ja tak sobie zamówię, że to jest razy 3, razy 4 mniej więcej w porównaniu z facetem, no, jeśli chodzi o pracę. No tam jest dużo takich niespodziewanych rzeczy, które trzeba dopilnować. Pojawiają się też na przykład te dni w miesiącu, kiedy nie idzie się w ogóle dogadać i mówisz podpisz ten kontrakt, a ona mówi, wiesz, ci mówi, niech ci to twoja podpisze. Niech ci twoje dziwki, niech ci ta druga podpisze. Niech ci twoje dziwki podpiszą. Tak, dokładnie. No i wiesz, i wtedy wtedy jest ciężko, nie, no ale... Nie, ogólnie no i jakoś jak odpuściłem też sobie to żeńskie MMA, przy okazji odpuszczania wielu rzeczy to żeńskie MMA też sobie odpuściłem. Czyli nie masz teraz żadnej kobiety w, gdzie nie masz żadnej kobiety w swojej stajni? Stajni nie, wystarczy jedna w domu i wiesz, jest dobrze. No. A powiedz mi, jak na to patrzysz? Właśnie nie wiem, czy masz, przez to masz taki dystans do tego, co się teraz dzieje, że właśnie kiedyś byliśmy na galach w Łobez i działy się tego typu rzeczy, a potem byłeś w Madison Square Garden i innych. No. Jest o wiele większy dystans. Jak oceniasz tą drogę? Jak patrzysz przez to i czy było na przykład warto zrobiłbyś to jeszcze raz jako menadżer i te wszystkie popieprzone problemy i wszystko, byś wybrał jeszcze raz taką samą drogę? Tak, ja myślę, że tak. Ja myślę, że w ogóle nie odnalazłbym się później tam też tam za granicą, gdybym tutaj takiego swojego nie przyszedł, to mnie zaprawiło w takim, wiesz... Ja pamiętam galę Fighter z Areny w Bełchatowie, gdzie budzę się rano w dniu ważenia, budzą mnie Ukraińcy. Trzech Ukraińców na karcie. Jeden się bije z Armin Szamajewem, jeden się bije, jest jedna rywalka dla Lubońskiej. I jeszcze jakiś jeden gość. Dwóch chłopa i laska, trzy osoby i oni mi szantażują, że tak. Ten najlepszy, co się miał bić z Łapkowskim, z Szamajewem, on się w ogóle nie będzie bił. W jego miejsce wstawiają innego, który ma rekord 6-11, ja mam im jeszcze dopłacić do tego, nie? No i wiesz, to klasowy taki myczek, że w dniu gali się stawiam, w dzień przed gali się stawiam, że tak dokonałem, ja mówię, no nie, wiem, wszyscy won. I oraz mnie wiózł do Bełchatowa na ważenie, a jak leciłem całą tą trójkę, wiesz, na nowo. No i przyjechał... Ale zupełnie nowych zawodników. Zupełnie nowych, z Litwy przyjechali. Wiadomo, kto mógł przyjechać, jak nie Mariusz, w zielonym kubraczku. Tak. Kiedyś ja myślałem, że ma jedną tą kurtkę Mariusz, byłem u niego na Litwie, otwierałem szafę, tam wiesz, 40 takich samych. To są jego skalpy. Jak Steve Jobs, on po prostu nie chce sobie zaprzątać głowy innymi problemami, tak. Niż co ma ubrać do siebie, tylko walkami, tylko walki. Wsiadajcie do busa, podjeżdża na wioskę, wsiadajcie do busa, pojedziemy do Polski. Kiedyś jak ściągają od niego zawodników, to mi przysłał mapkę swoją, bo mówię, strasznie dużo wyszło za paliwo, nie? No. O, w ogóle było takie kółko wielkie po Litwie, bo busem zgarniał trzy miasta w Litwie i na koniec jeszcze musiał podjechać po granicę z Kaliningradem, tam zgarnął ruska strefę i przyjechał dopiero do nas. Jaki najgorszy właśnie, bo też wiadomo, byłeś matchmakerem przez długi okres czasu. Zapraszamy pana prezentora. Byłeś też matchmakerem, czy to jest jedna z swoich najgorszych, czy może jakieś ciekawe? Z tymi Ukraińcami było najgorzej, ja wtedy byłem tak zawzięty, że szybko to uratowałem, wszystkie trzy walki mi się udało uratować. Chyba Arbi się nie chciał bić z Wiktorem Tomasewiczem ostatecznie i do Wiktora Tomasewicza, który już był w drodze do Arbiego, znalazłem jeszcze zastępstwo na to zastępstwo, które znalazłem w ostatniej chwili, więc tam straszne rzeczy się działy. Straszny był też ten kumpel, co się ze Szmigielskim bił, zdaniem ten Rudy. No wiem, kumpel Normana Parka, no to on przyjechał, robił o wszystko pretensje. Philpott. On co chwilę robił problemy o wszystko, pretensje o wszystko. Kaczmy, bo się nie bije, chce więcej pieniędzy, się nie bije, jak gdzie to jest sauna, gdzie jak jest to kumpel Normana. Jeszcze na końcu wygrał. No i później kumpel z Cage Warriors mi powiedział, mówi, z tego klubu się nie bierze ludzi, chyba że są problemy, nie? Mówi, tam Norman z tym Philpottem mają na Cage Warriors zakaz wjazdu, Graham ich zabije, jak ich zobaczy. Ja mówię, aha, no to już wiem czemu, nie? Też chciałem go zabić. A powiedz mi, i wysłaliśmy Damiana, nie? Nie pękło, ale powiedz mi... A to się chyba było w Sieradzu na salce, katolicka salka była. Ja, ty się byłeś w Sieradzu, gdzie było... Przecież tam było, tam była bramka. Sala za kościołem. Tak, za kościołem była salka. To była największa sprzedana bramka w historii chyba polskiego. Ale to był Balro Kosecki, Andrzej, nie? Andrzej Kosecki, to jest Wójska Wola. Ale tam mi się podobało, na klatko był taki napis, że niech nam błogosławi miłosierny Jezus Chrystus.
Takie były gale. Naprawdę, się jechało się za kościół, jechało się za kościół. Tak, za kościół była salka. No. Nie? Ja, było 13 osób. Było 13 osób na tej gali. Ale to liczysz Andrzeja Kosowskiego z ojcem. Tak, on ci bił. Andrzej zrobił chyba salto wtedy w walce w ogóle. Generalnie jako uznana marka, jako menadżer na polskim rynku, czy wziąłbyś pod swoje skrzydła, jakiś freefightera, gdyby trzeba było? Wiesz co, mam takie podejście, wiesz, takie podejście do tego dość luźne, bo współpracuję na przykład z Restem, który się bił we frigach. Wiadomo, że to nie jest taki stricte sportowy zawodnik, ale no, mam gdzieś inne podejście, też więcej z nim rozmawiałem przed podjęciem tej współpracy i mnie to przekonało, że to jednak wie, no bo to jest freakfighter i freakfighter, jeżeli to jest normalny chłop, który coś tam robi, po czym się też, wiesz, bez wstydu może podpisać. No jasne, jasne. No nie zostałbym na pewno menedżerem kogoś pokroju Martynkiewicz czy tych pato streamerów, to na pewno nie, no bo to już miejska, wiesz. Parę lat temu jeszcze podejrzewałem, byście wspólne zainteresowania dzielili, ale teraz już... No nie wiem, nie mówię akurat nie wiem, czy ty się interesowałeś bardziej. O penisach, ale... Myślałem, że się długo znamy, ale widzę, że... Przypomnij sobie ten żart z początku. Tak, tak. Się cieszę. Zadowolony. 2-0. Sam ze sobą punkty sobie przybił. Masz i 2, wniosek 0. Tablica wyników. Niektórzy twierdzą, że mam rozwojenie jaźni, więc... No, on tu siedzi z paroma osobami jeszcze. Ty drugi ja, tak twierdzi. A ogólnie jak właśnie patrzysz też na to, jak już gadamy o freakfighterach, jak te wszystkie gale, bo teraz jest duży wysyp. Bo czy... 4-5 gal freakfightowych, ta nie jest galą freakfightową, ale jakby trochę też korzysta jakby z tego modelu marketingowego, tak? Bo... Czy wiesz co, moim zdaniem to nie ma się co, wiesz, nie ma się co wkurzać. Nawet czy tak są gale stricte freakfightowe, czy coś, no to Fame MMA pokazało, że wiesz, że to nie jest takie zagrożenie, że to zmiecie dyscyplinę. Faktycznie dla KSW to jest pewnie jakieś tam zagrożenie i tak dalej, ale sami pewnie wiecie, że tych małolaty do klubów przychodzą i... Ale właśnie nie, ja nie myślę, tak. Jakbym był organizatorem ogólnie, bym zakazał im przychodzić do tych klubów, bo te walki, im oni bardziej się starają być profesjonalistami, tym gorzej to wychodzi z tym, nie dla takiego no, show. No tak, 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 tak. Ja te pierwsze gale mi się najbardziej podobało, bo tam był taki wesele, wiesz, z rozbiegu, z weselniakiem, ktoś był jak już... Najpierw brał zamek, potem brał rozbieg, potem dopiero brał uderzyć, a ten drugi już był na kolanach, bo chciał wejść w nogi, wiesz, ale... strasznie fajne rzeczy się działy. Bo ja... Teraz tu tak trochę zalatuje Almond, trochę zaczyna zalatować Almond i to jest problem. Na Almie obejrzysz dwie walki i idziesz sobie przed salę po prostu poczekać na walki twoich zawodników. Ale na przykład nie uważasz, że to jest, że KSW i Fame MMA to jest trochę jak warzywniak i mięsny i tutaj idziesz robić zakupy, ale zupełnie inny, no, zupełnie inny produkt. No, to jest w stylu, tak, no. Tylko wegan jest coraz więcej. No niestety. Niestety, no wiesz, znaczy, trzeba się z tym pogodzić, że też robiłem galę w TVP i musiałem wziąć piłkarza ręcznego ze Strongmanem po prostu na jedną walkę, tak, żeby mogli się bić. My nigdy nie mięsem, więc spokojnie. Nigdy falafel u nas z naszej ust nie poleci. Chyba, że zawinięty w boczek. Powiedz z boczkiem w środku. Jak moja ręka. Falafelek z boczkiem. Z niespodzianką. Falafel z boczkiem jest halal. Pytanie do widzów, czy falafel z boczkiem jest halal. Piszcie w komentarzach. Dla wygranego falafel włoski. To jest tak. Dzień z Pawłem Kowalikiem. Na zakończenie tej zwariowanej rozmowy i fajnej, z dużą ilością wspomnień. Powiedz mi, najfajniejsza rzecz, którą przeżyłeś jakby takie z zawodnikiem, cokolwiek, bo jednak dużo było takich chwil, ale taka, czy masz taką jedną albo dwie takie rzeczy, wiesz, takie jakby takie wow, to jest to, kurwa, osiągnęliśmy sukces, to jest coś takie niesamowita chwila. I Łukasz nie pytał na szafter po galiacji. Nie na pewno, że od 30 się czułem Bogiem na dachu świata, nie? Nie o tym mówimy. I najlepszym przyjacielem, wiesz. Nie, to znaczy wiesz co, ten moment taki był chyba taki moment, w którym zastanawiałem, bo to tak na początku też finansowo totalnie nie szło. I był taki moment, w którym było te 5 walk, 6 tygodni w Stanach. Kamil się wtedy wziął też wzrost, tylko ja byłem wtedy z Agnieszką na Invikcie, bił się Marcin Tybura, Łukasz Sajewski i Daniel Omielańczuk. I wiesz, no ja tak spędziłeś 6 tygodni w Stanach, 5 tygodni na galach. No i dużo mi to dało, też się tak poczułem, że w sumie no... Hajsu. Nie do końca hajsu, co bardziej, ale tylko poczucia, że robisz coś, co ma sens, że to się coś robi, że nie wiesz, że fajnie było w tym łowzie i w Sieradzu, ale że jednak ale... to nie jest twój sufit. Tak. Fajnie, zadać na tym parkiecie, ale dobrze będzie, że ale to nie jest lepiej na parkiecie MGM Ground. Dużo lepiej. Dokładnie. No dobra, to co?
co, fajnie się rozmawiało. Bardzo fajnie się rozmawiało. Życzymy powodzenia dla twoich zawodników. Dziękuję. Obserwujcie Paweł Kowalika na Instagramie, jaki masz. MMA Kartel. MMA Kartel, dokładnie. Obserwujcie Łukasza, nabijcie mu trochę followersów. Zawod coach. Ja mam followersów dużo, ale marzy mi się 100 tysięcy. A nie ma? Więc... Nie ma. Kurwa, to tyle paja przyjdzie na 100 tysięcy? No właśnie. Czy można bardziej... Mało, a skromnie. A ile masz? Czy można bardziej się zbłaźnić dla followersów i ich nie mieć? No nie. 85 tysięcy. To jak, nie, jak ty wywiad... kupionych? Jak ty... Zero. Nigdy nie kupiłem followersa. Przekupywał ich. Namawiałem kogoś, żeby mnie zaobserwuj. Kupię ci piwo, chodź. A ja cię obserwuję. Obserwuję i zaobserwuję znowu. To mi na mnie zasięgi mi wzrosną. Dobra. I tym miłym akcentem zakończymy ten wywiad. Obserwujcie Wrzoska, bo jest mi łzy w oczach. 15 tysięcy ludzi. Dobra, kończcie ten wywiad. 100 tysięcy nawet nie mam, co ja robię w tym MMA polskim. No pierdolę. Ha ha ha.